look a little bit harder. It makes me that much wiser. So thanks for making me a fighter. Hej, witajcie moi drodzy z tej stronki. No, przed nami kolejny odcinek z Don't Starve. Ja gdzieś miałam kapelutek. Gdzie mam kapelutek? Kapelutek. Nie mam, to sobie zrobię. Gdzie jest mój plecak w ogóle? Staram się skojarzyć, co ostatnio zrobiłam. To ostatnio się działo, oczywiście, oprócz godzinnego łażenia po jaskiniach. Fuck. Nie. Co jest? Dobra. Krap, sorry. Tu mam plecak. Aha, bo ja plecaka nie noszę, bo mam kurtałkę. No dobrze. W plecaku mam śpiwór, mam... Dobra. Kamień grzewczy mam. Ten sobie możemy zostawić. I nie mam kuperków tych. Bo ostatnio podsunęliście mi świetny pomysł, abym... 2. Są mi potrzebne 4. Wybaczcie, że mam swoją rozpiskę, ale muszę ją mieć. Są mi potrzebne 4. Jest szansa, aby rozwalić domki, które już mamy. Dobra, moment. Cyk. Kutwa, czemu mam nie napalone? Coś jakaś taka jestem nieogarnięta. A, tu miałam kapelutek, super. Co ja chciałam? Chciałam zrobić namiot, ale nie mam liny z tego co widzę. A muszę ją mieć. Tak, nie mam patyczków i nie mam liny jednej czy trzech? Trzech, dobra. To następnego dnia sobie właśnie po to pójdziemy. Co jedzenia nie mam porobionego? Coś ja się tu widzę opierdzielam. Czyżbym ja wszystkie marchewki, które miała, bym posiała? To jeszcze będę musiała nazbierać 10 marchewek. Ale to się akurat... też nie powinno być z tym problemu w tych... w jaskiniach. Tak, i w dzisiejszym odcinku bankowo chciałabym rozwalić ten... te dwa domki, żeby mieć składniki, żeby sobie tutaj zrobić na górze... na górze domek świnek i przy okazji weźmiemy sobie troszeczkę kamyczków. Jestem ciekawa, jak się wyprowadza na górę te. Przecież ja się mogę w tym przekimać. Zjedzmy sobie i zarzucimy kurtałkę i ciśniemy po linę i po gałązki. Taki mamy tutaj chytry plan. Tutaj nam się nie złapały, ale dobra. Oczywiście swoje liny i gałązki zostawiłam tam w jaskini, ale to akurat nie szkodzi. W ogóle cieszę się bardzo, że wam się ten odcinek prawie godzinny podobał. Byłam lekko zrozpaczona, jak to zobaczyłam. Ale skoro się podobał, to się cieszę. Dobra, liny już mamy. Zbieramy sobie jeszcze tylko troszkę na zaś, jak to mówią. I tu już mamy gałązki od razu. Krab.
miejmy to po prostu przy sobie, no bo tak szkoda by było tego nie mieć. I w sumie, jeżeli wystarczy nam jeszcze dzisiaj czasu, czego nie wiem, znaczy nie jestem pewna. Jesus Christ, dobra, połóż to. Wymordujemy tu całe to towarzystwo. Solo z nikmin. No i słuchajcie, 99 dzień, jutro setny. No, nie narzekam. I myślę, że narzekać nie będę. Nie udało mi się jeszcze na wersji steamowej tak długo tutaj usiedzieć. Co właśnie, nie ukrywając, bardzo mnie cieszy. Gdzie ja polazłam? Oczywiście źle, ale w porządku. Teraz tak, znowu... Aha, czy ja mam czym... Po jednym mięsku do każdego garnuszka. Porobimy sobie jedzenie na przyszłość. Co by nam nie brakło. O, perfekt. Dobra. To mamy. Weź ten plecak i z myślą... To na razie tutaj wyrzućmy. I z myślą, że nie zamarzniemy. Przynajmniej w jedną stronę. Lecimy do jaskiń. W ogóle zastanawia mnie zrobienie sobie, znaczy nie pozabijanie tych nietoperzy i zrobienie sobie z nich tej broni ze skrzydła nietoperza. Też mnie to korci. I zobaczymy. A nuż mi się kiedyś uda. Tu są jakieś królicze dziuple. Są. Nawet się... Właśnie miałam powiedzieć, że się nawet nie przypieprzyły. Ale się jednak przypieprzyły. Nie taki był plan. Chodź, uciulu. No chodź, bo już odłożyłam tamtą... Dobra. Nie będę szarżować. Dobra, mamy już składniki na domek, możemy sobie domek tam na górze zrobić. Jeszcze tylko sobie chciałam zrobić jedną rzecz. No. Sprawdzić, czy pójdą oni ze mną na górę. Czy oni w ogóle ze mną pójdą? Chłopaki? Chodźcie. Tak, ja teraz wyjdę na górę, tam będzie noc. No, ale cóż. Mamy w sumie czapkę świecącą, jest okej. O, wyleźli, spoko. Ja pierdzielę, już się bałam, że oni mnie zaczęli atakować.
Ale nie, mnie nie zaczęli atakować. Są na zewnątrz, jestem ciekawa, czy zostaną, powiem szczerze. Czy już sobie postawiłam namiot? Pewnie kurde nie. Oczywiście, że nie, bo jestem ostatnią piczą. Po co mi namiot? Po co mi namiot? Dobra, tą kupę zaległą mogę wykorzystać. No, zdejmuj to. Ja mam jeszcze pełną latarnię w ogóle. Zakładaj to. A, marchewek mam 15. Dobra, czyli będę mogła sobie tam... To jutro z rana pójdziemy i postawimy sobie domek dla... króliczka. Oby mi się tylko panowie nie zaczęli ze świnkami bić, bo to będzie niefajne. Mogę sobie kamyczki już schować do skrzyneczki. Kamień grzewczy sobie tutaj położymy. Co jeszcze mogę schować? Czekajcie, ja się z tym wszystkim zaraz tutaj poogarniam. I będzie w porządku. Mamy składniki na domek. Mam zbroję. Czapę też sobie mogę tutaj wrzucić. Nie, stąd chcesz. Stąd chcesz pajęczynę i zrobisz sobie z niej namiot na jutro. Czy tam na kiedyś tam? Ważne, że jest. Jest rano, więc sobie zjedz. Co byś miała pełne brzusio. Przy okazji nie mam przy sobie mięsa, co by mnie nie zaatakowało nic. Aha, ja sobie domek muszę oczywiście wynaleźć na początek. Pewnie. Gdzie by go sobie tak jakoś w miarę logicznie postawić? Mówiliście, że mogą się ze świnkami lubić średnio. Dobra. To już mamy. Ja bym tak może sobie ten kamień grzewczy ze sobą zgarnęła. On mi się może przydać. Co to mam? Wymienię sobie broń. Wezmę sobie mięsko. Wezmę sobie coś do leczenia, sobie mogę wziąć? Nie mam nic, bo nie mam... Oczywiście, że nie mam nic, bo przecież nie mam tego. Jestem głupią kiną, ale dobra. To mamy. Dobra, słuchajcie, bez zbędnego pitolenia. Lecę na dół. Przepraszam. Lecę na dół i lecimy... Lecimy do ruiny zobaczyć, czy gdzieś mamy... łatwy dostęp do skrzynki, co by... wiecie. Aha, więc oni tak po prostu za mną łażą. Spoko. Muszę na... Chcę się przyjść w miejsce, gdzie może tych świecących kwiatuszków by było więcej, bo po prostu chciałem ich sobie nazbierać. Co by nie musieć się martwić, że zgaśnie mi światełko, nie? Tylko ja nie wiem, gdzie... Czy one są jakieś na mapie pokazane? Tu jest ich sporo. Dobra, no to tu ciśniemy do ślimaków. Ze ślimakami jakoś dalej nie mam ochoty się bić. W końcu mi te swoje rzeczy może stąd zabrała. Zbieraj tego śluzu, bo mówiliście mi, abym śluz zbierała. O, tu jest jedzonko w ogóle.
I znowu mam pełny kwipunek. Ale to akurat, jak będziemy szli do ruin, to będziemy szli tutaj wyżej, więc sobie część rzeczy myślę, że po prostu wyrzucę. A, krab mogłam tu już zebrać. Za szybko się ruszyłam, no nic, trudno. Kolejne trzęsienie ziemi. O, krab! Dobra. Śluz mogę zostawić. Mogę zostawić pikaksa, mogę zostawić jajko, mogę zostawić sobie tutaj kurtkę, desę mogę tu zostawić. To nam się może przydać, to też nam się może przydać. Z tym będziemy zaraz biegać. Na razie sobie tą czapeczkę zostawmy. Miejmy to na podorędziu. Dobra. Ciśniemy do ruin. Nie tędy. Czy ja dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Dobra, bez zbędnego pitu to. Zarzucamy sobie czapeczkę. Co byśmy tam nie szli godzina. Krab! Postać mi się zawiesiła. Kłótwa! Gdzie jest tu zejście? Gdzie jest moje zejście do ruin? Aha, to się tu... Tu jest, dobra. Nie ma tak zgubić zejście do ruin, nie? Ale cóż, może się zdarzyć każdemu. Ewidentnie miło mnie tu przywitali. Spoko, spoko tam. Easy peasy. Chciałem znaleźć jakąś ścianę, wzdłuż której mogłem się przemieszczać. O, mam tutaj bajorka. Jakieś liście. Jeszcze nie do końca wszystko czytałam o ruinach, przyznam się. Zajebiście ta podłoga wygląda, bardzo mi się podoba. O, tu jest statua. Szkoda, że kurde nie wziąłem sobą młotka, bo chyba mogę ją rozwalić. Rozumiem, że składników na młotek też nie mam, bo przecież nie mam flinta. No, w ogóle, dobra. O, zepsute te. Tak, to również czytałam, że się mogą znaleźć. Na szachownicy tutaj. Co to kutwa? Aha! Tu po prostu są pająki, tylko one sobie na górze siedzą. Więc to, że nie ma kokonów na dole, to się nie ma co sugerować. O! Nice. O! Koszmar mnie gonił. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja zwróciłam. Kłótwa, duże te ruiny. Myślałam, że to będzie coś mniejszego. Tu się widzę, przeliczyłam, co my tutaj mamy. O, smutnego ziemniaczka. Muszę pilnować, co by mi tu nie zgasło. Fajna statua. Wo. Co za badziewie, no.
Mnie tu, no chyba się mu w dupie przewraca. Ale jak ja nie wziąłem młotka, to jak ja rozwalę skrzynkę? Jezus Maria, czekajcie, ja muszę iść na górę. Chociaż nie, no dobra, może na początek to ją znajdźmy, później się będziemy martwić. Dupa, 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 chuja mi zrobicie. Czy chciałam im delikatnie zasugerować, że nic mi nie zrobią? Te spadające z nieba te... pająki, to jest jakaś masakra. Nie, 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 ty do mnie nie strzelaj, ciebie nie trawię ciebie. Staram się tak, widzicie, odkryć to mniej więcej całe. Widzę, że trafiłam na bardzo niebezpieczne grunty. No spoko, zaraz sobie odkryjemy. Co tu się tukło? A. Szczerze, nie bardzo chcę tam podchodzić. Boję się, że zaatakują mnie i... będzie dupa. A tego bym nie chciała. Zresztą nie bardzo wiem, jak to jest, jak się umrze w ruinach, bo... w jaskiniach zresztą też opinie są różne. Niektórzy twierdzą, że kamień wskrzeszenia działa, a niektórzy twierdzą, że nie. A tak umrzeć przed samym setnym dniem to by było... o kurwa, lipa. I ogólnie trzęsienie ziemi w jaskini i spełnienie marzeń. Flint! O, marmur. Nie, 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 easy, easy! Bo jeżeli znajdę jeszcze jeden flint, bodajże, to będę sobie mogła zrobić, wiecie co? O, ten. No, młotek. No, ja niestety za dużo patrzę na mapkę w rogu, za mało patrzę na... Dobra, tu już mamy całość. Taki, no ale takie piksele, to tam powiedzmy, że się skrzynka nie ukryje. Tu są jakieś te bramki, mamy sporo tych pomników. Dobra, trzeba jeszcze zwiedzić te rejony. I zobaczyć, co się tutaj dla nas kryje. Nie, 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 ty się tam, chilluj się tam. Relax, take it easy. Tu nic nie ma. Dobra. Zjedzmy sobie karotki. A, tu jest to. Nie bardzo wiem, jak z tym walczyć jeszcze. Kiedyś, kurde, o tym czytałam, znaczy przeglądałam coś, a... nie kojarzę. Chyba, żeby... o kurwa, tego jest sporo. Nie, 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 dobra, to nie atakuję tego. Jak już się w ogóle wszystkie na mnie tutaj sfokusują, to będę... w dupie totalnej. I od cała prawda. Właśnie bardzo się cieszę, że mogę sobie z wami tutaj zwiedzać te ruiny. Ja nie ukrywam, że jakoś tak nigdy żadnego youtubera nie widziałam, co by po ruinach biegał. No ale też w sumie za dużo youtuberów to nie oglądam. No, ale... skrzynka. A, czy ja to mogę otworzyć po prostu? O, to była taka zwykła. Chyba, że dopiero jak ją rozwalę, to będzie coś ekstra. Kolejna. Nie ma mnie tu. Moja postać stwierdziła ups i spada jej sanity. Nie ukrywam, że średnio mi się to podoba. Jak zajdziemy może w jakieś bezpieczniejsze miejsce? Tak, możemy się kimnąć.
Więc za sanity nie ma się co martwić, zaraz nam się podregeneruje. O kurwa, skończył mi się śpiworek. Słabiuteńko, słabiuteńko. Ty! Gdzie? Gdzie mnie bijesz, chuju? Kurde, ładnie to jest. Mam tylko... Ukrop. Dobra. Trzeba się tu będzie streszczać z tym zwiedzaniem ruin. No żałuję, że kurde, nie mam tego jeszcze jednego flinta, bo... Zrobiłam sobie ten młotek. Spróbowałam sobie to rozwalić. I bym wiedziała, na czym stoję, no. Aczkolwiek mam wrażenie, że to jeszcze mogą nie być te skrzynki. Spoko, 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 spoko! Których ja szukam. Tamte były jakieś takie bardziej złote, te są takie jednak bardziej drewniane. Tu są też te pomniki. Dobra. Jak widać, moje sanity tutaj dupy nie urywa. Zwłaszcza, że wszędzie są te pilary, które tam sanity uwalniają te nightmare. O, w ogóle jeszcze inna podłoga. Spoko, nightmare, spoko. Coś było, nie bardzo. Gdzie ja polazłam? Kurde. O, już widzę, zanim ja tu wrócę, to będzie się działo. No, żebym to chociaż oklepała tak od ściany do ściany. Szkoda by mi było, powiem szczerze, biegać tutaj samej, bo nigdy nie wiadomo, kiedy coś mnie zapierta czy uderzy. No. Także tego. Dlatego też myślę, że na najbliższych paru odcinkach będziemy sobie tutaj biegać. Nie ukrywam, że no jak mówię, to jest moje pierwsze w życiu zejście do ruin. Jestem bardzo ciekawa, co tu na mnie czeka. To w ogóle jakieś cmentarzysko tych robocików, ale co by się tutaj za bardzo chujki małe na mnie nie sfokusowały. Będę starała ich w miarę możliwości omijać. No i oczywiście dalej wszystko tutaj ładnie odsłaniać, bo nie chcę sobie tutaj czegoś opuścić. Czy tu się... Aha, to się gdzieś pewnie tu łączy. Więc mogę sobie zacząć zwiedzać tu środek. A nuż widelec, tu się jakaś skrzynka znajdzie. Trzęsienie ziemi. A jeszcze trzy kamyszki. A tu kamyszki, a nie flinty, no już w pizdziec. A ja już tam jakieś kamyszki opuściłam. Już idźcie w cholerę, no. Dobra, będziemy teraz szukać tych kamyszków. To złoto... O, są kamyszki. I ile lin? Dwie. Dobrze, że tego nazbierałam więcej, to mi starczy. Cyk. Hammer time. Tururu. Nieważne. Aha, małpki się tu palą. Hmm.
Jakiś krab mi się tutaj natentygował i ten się na mnie sfokusował. W ogóle ja naprawdę będę się musiała stąd zabierać, bo mi się niedługo światełko skończy. Nie wiem, czy nie jestem za blisko. Dobra. Run away. Boże, strasznie tu joluję, no nie ogarniam. Dobra, wiecie co? Cofnijmy się tutaj do tych skrzynek. Spróbujemy sobie jedną z nich O, tu jest ich więcej, kurwa. Spróbujemy sobie jedną z nich rozwalić i będziemy już spadać na górę. Bo tak, najedzona za bardzo nie jestem. Sanity też tak średnio. Zdrowie tak w połowie. A więc to jednak chyba są te skrzynki. To sobie zostawiam, bo to są jakieś kolorowe jajka. Aha. Nic. Już widzę, że jestem srogo głodna. No, ale z drugiej strony, no szkoda sobie odpuścić tych skrzynek. Czy to otwierałam? Tak. Easy, easy pajączki, easy, easy. Mówiłam, kurwa, easy mówiłam. Zbieraj to. Nie. O kurwa, to jest ten przejebany boss. Spoko, spoko, easy, easy. Nie ma mnie tu. Kurwa. Nie ma mnie tu i nigdy mnie tu nie było. Wiem, że jesteś kurwa, cię stąd wychodzi. Dobra, tutaj, nie tutaj. Dobra. Dobra, 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 mamy to. I szczerze mam taki pomysł, że tutaj sobie przy wejściu zostawię ten młotek. Na zasadzie jakbym tu kiedyś wróciła i go nie miała i by było lipnia. Gdzie jest tu kurwa wejścia? Tutaj. Właź, 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 no. Oj, widzę, że tutaj też nieprzychylnie, nieprzytulnie. Także stąd też się zabieram. Byle szybciej. Oh, come on. Ej, czy mi się wydaje, czy tych dźwięków tu wcześniej nie było? Bo to jest dziwne. I to mi się wcale nie podoba. Ciśnij, ciśnij, laska, ciśnij, ciśnij. A tu jest nasze wyjście. Tu jest nasze wyjście. To muszę ze sobą zabrać. To koniecznie też. Co ja mogę wyrzucić? Czy ja coś mogę wyrzucić? Zostawiam tutaj sobie tak z jedną tą czapkę. Śluz bierzemy w łapę. Mogę kliknąć na linę, że śluz mam w łapie. To zostawmy jeszcze to. Dobra. Wyłazimy na górę.
kurwa handy. Naprawdę. Niech cię tu nie bździ nic. Kurwa, ale pal tym. Tym śluzem chyba też się pali. Nie, śluzem się nie pali. Załóż to. Krab, nie. Zrobiłam właśnie coś bardzo głupiego. Dobra. Po co biegam w tej czapce? Czy załóż sobie to? Mam broń? Mam. Nie żyjcie mi tego miecha. Okej. No i po handlach 103 dzień? Wow. Naprawdę powiem wam szczerze, że wow. Bardzo mnie to cieszy. Ja nie mam czym palić, kurde no. Ja gdzieś miałam tą kupę. Tu miałam. Rozhajtujemy. Dodatkowo chciałem zobaczyć sobie jedną rzecz. Z 12. Co za gumowiana zbroja. Skrzynkę, tu, masz skrzynkę, otwórz. To wrzuć. Po pierwsze, po drugie, weź plecak. To dorzuć. Tutaj sobie wrzućmy ten śluz. Czy król świnek już śpi jeszcze? Masz. A królek świnek to przyjmiesz? Nie? Zgardziłeś tym? Że to jest takie fajne, królek świnek, takie fajne. O, mamy żółty gem, będziemy musieli obczaić do czego to. Dobra. I w sumie to... Nie, to dawaj to ugotuj. Co byśmy mogli dać ptaszkowi? I zgarnąć sobie jajeczka. I idziemy spać. Za moment. Myślę, że 104 dzień to będzie fajny dzień na zakończenie tego odcinka. Trochę mięska mamy, będziemy sobie mogli coś ugotować. No. Dobra. Co w następnym odcinku jeszcze? Nie wiem, jak macie jakieś propozycje, to piszcie. Ja też postaram się tam coś wymyśleć. I cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kino, trzymajcie się i cześć!